Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś dwa piwa, które Wy wybraliście w ankiecie na Instagramie. Zaczął się kwiecień, no to mamy kolejny miesiąc z craftem w Lidlu. Browarnia Lidla się wzbogaciła o kolejne pozycje. No i pośród nich znalazły się dwa piwa z Ale Browaru. Jedno to jest Chilled to the Black Bone, jest to Cold Black IPA. A drugie to jest już dobrze znane, widziane też w kilku wersjach, Hopsasa, Polish IPA, Zula i Książęcy. Powiem szczerze, że jak sobie sprawdziłem, to ja te piwa już miałem okazję pić, ale w poprzednich chyba warkach, w poprzednich partiach, gdzieś w okolicy pewnie jesienno-zimowych. No i oba piwa były naprawdę całkiem przyjemne, więc jestem ciekaw, jak jest teraz. Też bardzo jestem zaskoczony tym, że wybraliście właśnie Ale Browar, a do wyboru jeszcze poza tym były dwie pinty East Coast i West Coast IPA, Beer Band West Coast i gwarkowy Hazy Imperial IPA, które zdobyło złoto na KPR-ze. No i ostatni zestaw to było New Zealand Hazy IPA z innych beczek i, jeśli dobrze pamiętam, australijska IPA z pinty. Tamte piwa pewnie gdzieś trafią na socjale w innych formach aniżeli wideo, a my przejdźmy do tego, co jest w tych buteleczkach. Oba piwa mają 14 stopni ekstraktu. Lżejszym o 30 jest piwo Hopsasa, ono ma 5-7% alkoholu. Cudze chwalicie, swego nie znacie, spokojna jestem z natury, ale miarka się przebrała już. Ja zrobię porządek z tymi hopheadami. Jak im zaśpiewamy wraz z polskim cesarzem chmielu, to w podskokach uważą nam piwo z naszymi chmielami. No, taka opowiastka, opowiastkowa bym to określił. Parametry praktycznie wszystkie na puskali, tak mam nadzieję, że to będzie ładnie widać. O, więc typowe Hazy IPA, tego się tutaj spodziewam, do tego Zula Książęcy. Zobaczymy, jak to jest w środku. No to jedziemy. Jest takie zamglone w klimacie właśnie Hazyków, New Englandów. Takie złocisto-cytrynowe zamglenie, lekko mleczne jest nawet. Piana się zrobiła lekko śnieżno-biała. No i aromat to jest bardzo duże ilości takiej świeżej cytryny wyciśniętej, grejpfrutowe, lekko agrestowe. Mandarynki, pomelo, melon, takie tropikalne owoce, które mają też wyraźną nutę kwaśną. Taka lekka marakuja nawet bym powiedział, się też przewija, bo aromat naprawdę bucha do nosa. Nawet taki lekki kokosowy gdzieś aromat się przewija, ale znowu idący w stronę zielonego kokosa, bardziej takich trochę nut już lekko ziołowo-łodygowych, ale właśnie kojarzących się z kokosem. Półwytrawne, nie jest ani słodkie, nie jest też mocno goryczkowe od pierwszego łyku. Tutaj ten kokos wyraźnie się zaznacza na języku. Coś charakterystycznego dla chmielu książęcego, zwłaszcza mam wrażenie w ostatnich miesiącach, chyba te ostatnie zbiory są takie intensywnie kokosowe. W ustach mandarynki, wspomniane pomelo. Jest trochę takiego niedojrzałego jeszcze mango. Agrest, białe porzeczki. Trochę takich polskich winogron przydomowych, które nie są znowu tak soczyste, tylko lekko kwaskowe. Bardzo fajna jest w tym piwie ta właśnie kontra kwaskowych owoców. Brakuje mi oczywiście goryczki, która jest niska, a raczej nie jest w półskali, ale bardzo przyjemne piwo i z chęcią je będę powtarzał, bo tak samo byłem zachwycony tym, jak te polskie chmiele oddały i w wersji double, i w wersji tej pojedynczej, pitej gdzieś właśnie jesienią. Naprawdę bardzo przyjemne piwko. No dobra, no to przejdźmy do tego, co jest w drugiej butelce, czyli Chilled to the Black Bone. Black Cold IPA. Parametry, te takie moc, słodycz, goryczka, tak się prezentują. Tak na 2/3 mocy goryczka, słodycz na 10%, no i moc na 50%. Tak jak wspominałem, 14 ekstraktu, 6% alkoholu. Jakbyśmy mieli być złośliwymi upierdliwcami, taki styl Black Cold IPA jest trochę z dupy wzięty, ale nie dzisiaj o tym, tylko jak smakuje samo piwo. Spodziewam się, że będzie raczej w stronę wytrawniejszą. Spodziewam się bardzo czystego profilu, bardzo rześkiego piwa i przy tym bardzo wysoce pijalnego.
Aromat to nuty lekko czekoladowe, lekko palone, żywiczne. Jest słonecznik, jest taka nuta podprażenia, lekkiego podpieczenia. Żywica. Żywica pociągnięta tak bardzo solidnie, taka już nawet powiedziałbym lekko zasychająca na słońcu, na jakiejś ławce, na jakimś pieńku, gdzieś po prostu naprawdę taki fajny, żywiczno-słodkawy posmak zostaje. Do tego naprawdę subtelne cytrusy. Znowu taka skórka cytrynowa, raczej nie grejpfrut, bo bliżej do pomarańcza tutaj. W ogóle, co jest piękne w tym piwie, to mimo tego, że ono jest, nie jest czarne po pierwsze, jest brunatne, ma takie miedziano-rubinowe refleksy, ale jest klarowne, czego się tutaj trochę obawiam, że to może być jednak, no taka wersja, w ciemnym piwie to nie będzie widać, że jest lekko menta, ale jest klar, zrobiłbym je ciut ciemniejsze, nie wiem jak było barwione, bo tego tutaj nie ma napisanego, ale morska opowieść, zapomniałem wam przeczytać, jest, no ktoś był na mocnym towarze. Ekstremalne warunki mi nie straszne, moja przyrodzona odporność na zimno nie bierze się znikąd. Przy długich kąpielach w przeręblu zawsze towarzyszy mi Black Cold IPA, przepraszam. Ciemne i intensywnie pochmielone, a o aromacie głębszym niż morska to. No, naprawdę ktoś musiał mieć niezłą fantazję. No, ale co jeszcze w piwie? Brakuje mi jeszcze tutaj charakteru takiego bardziej cytrusowo charakternego, bardziej żywego, bo tutaj znowu goryczka raczej przeplata się z tą palnością, która wydaje mi się, że jest ciut za wysoka jak na ten styl. Ale profil sam w sobie jest znowu żywica, tak jak wspomniałem, te cytrusowe odznaki, trochę odowocowe, dość gładkie, lekko wchodzi, pijalne. Nie jest tak ostre znowu, jak mogłoby być, czym ja bym się pewnie bardziej cieszył. Ale myślę, że to jest też kwestia tego, żeby było bardziej przystępne. Generalnie przyjemne Black Cold IPA, ale nie zostanę fanem na dłużej, żebym to powtarzał z jakąś większą miłością, bo myślę, że jest wiele ciekawszych w moim odczuciu Black IPA na rynku. A na pewno Hopsasę jako New Englandzika, jako Hazy IPkę będę sobie czasem powtarzał, bo jest bardzo fajne, pięknie aromatyczne. O goryczce już tutaj wspominałem, ale też ten styl się tym charakteryzuje, że ta goryczka nie jest za wysoka. No i co? To by było na tyle ode mnie. Dajcie znać, czy mieliście okazję już odwiedzić wasze Lidle i tam znaleźć jakieś krafty, albo na co się nastawiliście, na co polowaliście, albo co już w ogóle wypiliście. Do tego, jeśli chcecie więcej takich materiałów, no to łapką w górę dacie mi znać, że jest dobrze i że więcej takich właśnie marketowych craftów. No i przede wszystkim, jeśli trafiliście tu po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji kanału. Wtedy będziecie na bieżąco, bo tych materiałów ukazuje się co rusz. No a jeśli ten materiał oglądacie w kwietniową środę, no to w piątek zapraszam was na Piwne Newsy, odcinek numer 4. A ja się z wami żegnam i życzę wam wszystkiego dobrego. Na razie, cześć, do zobaczenia. O Jezu, ale tu fajny ananas się jeszcze pojawił. Naprawdę, naprawdę Hopsasa i polskie chmiele to jest to i Ale Browar, róbcie tego więcej. Pina colada.